Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszej sesji. Chciałbym Państwa poinformować, że w dniu 22 czerwca 2021 roku wpłynął do mnie, do Przewodniczącego Rady Powiatu, wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie obrad sesji w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Za chwileczkę powiem, o co chodzi, ale na razie otwieram 42. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Wniosek zarządu, o którym przed chwilą mówiłem, dotyczy zmian w budżecie. Uzasadnienie tego wniosku jest następujące. Powodem zwołania sesji w trybie artykułu 15 ust. 7 jest konieczność zmian w budżecie wynikająca z przyznania grantu dla Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. O tym wszystkim później jeszcze powie Pani Skarbnik, a na razie chciałbym sprawdzić kworum. To znaczy chciałbym sprawdzić, ilu nas tak naprawdę dzisiaj jest. Dlatego bardzo proszę o potwierdzenie obecności. Przypominam, że 9 radnych powinno być, żeby sesja była prawomocna. Jeszcze czekamy. W tej chwili obecnych jest 11 radnych. Jest to liczba wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał i wobec tego stwierdzam, że sesja ma moc prawną. Przepraszam. Szanowni Państwo, porządek dzisiejszych obrad jest następujący. Otwarcie obrad 42. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego, to już nastąpiło. Stwierdzenie prawomocności obrad również. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad, to w zasadzie porządek obrad jest ustalony poprzez wniosek zarządu. Punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawach, czyli zmian w budżecie powiatu na rok 2021 i zmiany oczywiście wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2023. I zamknięcie obrad 42. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Jednocześnie chciałbym zawiadomić Państwa, że w związku z powyższym w sesji zwołanej na dzień 29 czerwca 2021 roku zmienia się numer sesji na 43, a we wszystkich projektach uchwał zmienia się też numerację zgodnie z numerem sesji i kolejnością podejmowanych uchwał. To taka informacja dodatkowa. I w tej chwili przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, czyli podjęcie uchwał w sprawach, czyli pierwsza uchwała, bo są dwie uchwały, jak Państwo słyszeliście, które są jakby kompatybilne ze sobą. Czyli pierwsza uchwała to jest uchwała nr 42 łamane na 202 łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Projekt uchwały Państwo macie na portalu e-sesja, można to sobie zobaczyć. No i Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje, to jest po podstawie prawnej i nie będę w tej chwili czytał całej uchwały, tylko poproszę może Panią Skarbnik o wyjaśnienie w tych wszystkich zmian i o informację, o co tutaj tak naprawdę dzisiaj chodzi. Pani Skarbnik, bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo za głos. Ja tak już jak Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
Jak już Pan wspomniał, główną przyczyną jakby przesunięcia zatwierdzenia zmian budżetu i zmian wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ Państwo otrzymali pierwotnie projekt uchwały zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, na sesję właśnie 29 czerwca. Ze względu na to, że Dom Pomocy Społecznej w Biszczynku zawarł umowę o przyznanie grantu z Narodowym Funduszem Zdrowia na walkę z COVID-em. Tam chodziło o środki 19 900 zł i był bardzo krótki termin realizacji, ponieważ umowa została zawarta 15 czerwca i w przeciągu 14 dni od momentu podpisania jest konieczność wydatkowania tych pieniędzy, więc na sesji 29 nie byłoby możliwości wydatkowania tych środków. Dlatego zmiany, które były przewidziane na sesję 29, w tej chwili łącznie z tymi środkami, które zostały przyznane dla Domu Pomocy Społecznej, w tej chwili zmiana do budżetu obejmuje w całości i ten poprzedni projekt, i te środki, które DPS w Biszczynku otrzymał jako grant z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlatego pan starosta na sesji 29 czerwca będzie jeszcze mówił o tym, ale te projekty właśnie zmian w budżecie i zmian do wieloletniej prognozy finansowej, które były przewidziane do uchwalenia 29, są procedowane na dzisiejszej sesji. I ja omówię zmiany do budżetu. Dochody zwiększa się o kwotę 148 787 zł 22 grosze. Wydatki zwiększa się o kwotę 148 787 zł 22 grosze. Deficyt po zmianach wynosi 14 802 096 zł 25 groszy. I zmiany w dochodach. Dział 710, rozdział 710-15, nadzór budowlany, zwiększenie o 8400 zł, zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej wojewody w zakresie środków przeznaczonych na wydatki jednorazowe dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Dział 801, rozdział 801-02 do 801-95, oświata i wychowanie, zwiększenie o 146 898 zł. Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 105 485 zł. O środki z powiatu braniewskiego w wysokości 8250 zł. I o dotację celową wojewody na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 33 163 złote i przeniesienia między paragrafami. Dział 852, rozdział 852-02 Domy Pomocy Społecznej, zmniejszenie o 183 641 zł. I tu mamy tak, zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia i otrzymane darowizny w wysokości 502 zł oraz zmniejszenie dochodów o wpływy z usług w wysokości 184 143 zł. Dział 853, rozdział 853-33 Powiatowe Urzędy Pracy, zwiększenie o 4,5 tysiąca zł, zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy dla powiatów. Rozdział 853-95 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o 19 907 zł 22 grosze, zwiększenie dochodów o kwotę przyznanego grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia dla DPS Biszczynek przeznaczonych na walkę z COVID-19. Dział 854, rozdział 854-03 do 854-10 Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie
o 94 584 zł. I tutaj mamy zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 23 439 zł oraz zmniejszenie dochodów w wysokości 118 023 zł z tytułu wpływów z usług. Dział 855, rozdział 855-10, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie o 1161 zł, zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne. I dział 900, rozdział 919, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenie o 246 tysięcy, 146 zł, zwiększenie dochodów o wpływy z różnych opłat. Łącznie zwiększenie dochodów o 148 787 zł 22 grosze i zmiany w wydatkach. Dział 600, rozdział 614, drogi publiczno-powiatowe, zwiększenie o 45 tysięcy zł, zwiększenie wydatków z tytułu robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa z przebudową budynku administracyjno-biurowego siedziby Zarządu Dróg Powiatowych, których nie przewidziano na etapie planowania inwestycji, to jest usunięcie wód gruntowych zalewających piwnice. Dział 710, rozdział 710-15, nadzór budowlany, zwiększenie o 8400 zł, zwiększenie wydatków o kwotę zwiększonej dotacji celowej wojewody w zakresie środków przeznaczonych na wydatki jednorazowe dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i przeniesienia wydatków między paragrafami. Dział 750, rozdział 750-20, starostwa powiatowe, zwiększenie o 7425 zł, zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej i przeniesienia między paragrafami. Dział 754, rozdział 754-11, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przeniesienia między paragrafami. Również ta sytuacja jest w rozdziale 754-14, obrona cywilna, przeniesienia wydatków między paragrafami. Rozdział 754-21, zarządzanie kryzysowe, zwiększenie o 23 tysiące zł, zwiększenie wydatków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na inwestycje pod nazwą wykonanie systemu łączności i alarmowania na potrzeby zarządzania kryzysowego powiatu bartoszyckiego. Dział 758, rozdział 758-18, rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie o 140 485 zł, zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 7213 zł na wkład własny do umowy z MON w Zespole Szkół w Górowie i Ławeckim, zmniejszenie rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 110 272 zł, i zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 23 tysiące zł. Dział 801 i 854, oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o 211 827 zł. Zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 184 614 zł, o środki z rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 20 000 zł, o środki z rezerwy ogólnej w wysokości 7213 zł na wkład własny do umowy z MON w Zespole Szkół w Górowie i Ławeckim oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami. Dział 852, rozdział 852-02, domy pomocy społecznej, zmniejszenie o 183 641 zł i tu mamy zwiększenie wydatków o wpływy ze sprzedaży mienia i otrzymane darowizny w wysokości 502 zł oraz zmniejszenie wydatków o wpływy z usług
wysokości 184 143 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami. Rozdział 852.18 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Zwiększenie o 10 887 zł. Zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej. Dział 853, rozdział 853.33. Zwiększenie o 4500 zł. Zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Pracy dla powiatów i przeniesienia między paragrafami. Rozdział 853.95. Pozostała działalność w zakresie pozostałej polityki społecznej. Zwiększenie o 19 907,22 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę przyznanego grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia dla DPS Biszczynek przeznaczonych na walkę z COVID-19. Dział 855, rozdział 855.10. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zwiększenie o 73 121 zł. Zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 1161 zł. O środki z rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 71 960 zł. Oraz przeniesienia wydatków między paragrafami. I dział 900, rozdział 919. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zwiększenie o 68 846 zł. Zwiększenie wydatków o wpływy z różnych opłat. Łącznie zwiększenie wydatków o kwotę 148 787 zł 22 grosze. I oczywiście te zmiany mają także swoje odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej. To już standardowo Państwo się do tego przyzwyczailiście, że te dwa dokumenty muszą być ze sobą spójne. To są wszystkie zmiany, Panie Przewodniczący. Jeżeli są pytania, uwagi do uchwał, to słucham. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. Ja myślę, że te wyjaśnienia są jasne i zrozumiałe dla wszystkich. Ja tylko przypomnę, że gdybyśmy tej sesji dzisiaj nie zwołali, gdybym nie zwołał tej sesji dzisiaj, to moglibyśmy po prostu utracić dość znaczne środki finansowe. Dlatego przystępuję do przegłosowania tej uchwały. Ja przypomnę, przeczytam tytuł tej uchwały i będziemy głosowali. Uchwała numer 42/2002/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021 i Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje, i tutaj następuje to wyjaśnienie, o którym już mówiła Pani Skarbnik. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z Panów Radnych jest przeciwny, a kto z Panów Radnych wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę o głosowanie. Jeszcze czekam, jeszcze nie wszyscy radni oddali głosu.
No już. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego głosami wszystkich radnych obecnych na dzisiejszej sesji, czyli 11 radnych, przyjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Przystępujemy wobec tego do podjęcia drugiej uchwały, która jest konsekwencją, tak jak już pani skarbnik powiedziała, tej uchwały budżetowej. Jest to uchwała numer 42/2003/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2021-2031 na podstawie artykułu i tak dalej. I tak dalej. Zarząd Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje, i tu nas tutaj przeczytam krótko, bo tu dużo nie ma. Paragraf pierwszy: wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszewskiego na lata 2021-2031 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi: wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci: objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty: wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf piąty: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy wobec tego do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego głosami wszystkich radnych obecnych na dzisiejszej sesji, czyli 11 radnych, przyjęła tę uchwałę dotyczącą zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego. Szanowni Państwo, chciałbym tylko poinformować, jeszcze przypomnieć w zasadzie, że sesja tak zwana absolutoryjna odbędzie się 29 czerwca w trybie tak zwanym hybrydowym, to znaczy osoby, które chcą brać udział fizycznie w sesji, mogą oczywiście być tutaj na sesji, oczywiście z zachowaniem wszelkich rygorów, a jeśli ktoś uważa, że obawia się zakażenia, albo to może oczywiście brać udział w sesji w trybie zdalnym. Przypominam, sesja zwołana jest na 29 czerwca na godzinę 10. Szanowni Państwo, w związku, czy Pan Starosta jeszcze chciałby zabrać głos? Nie. W związku z tym, że wyczerpaliśmy dzisiaj porządek obrad, zamykam 42 sesję Rady Powiatu Bartoszewskiego. Dziękuję Państwu bardzo.